Oh. Jeden, jeden, jeden Słuchajcie, musiałem tutaj sobie odpalić jeszcze jakąś taką dmuchawę, szybko skonstruować kominkową, ale zaraz czekajcie. Muszę to, nie wiem, czy to będzie przeszkadzać, czy nie, dajcie mi znać. Ja sobie sprawdzę, czy tutaj coś już działa, czy już mnie słychać, czy już mnie widać. Bo jeszcze nie mam podglądu, nie mam tu jeszcze żadnych podglądów. Powiem wam, że usypiałem dzieciaki i zasnąłem. Dobra, teraz mi napiszcie tylko czy... Czy słychać tą dmuchawę, czy ją wyłączyć, czy ją zostawić, bo... Jakoś tak, o, to sobie poukładam. Dobra, 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 dobra. Baterię mamy pełną. Ja tutaj tylko może laptopa sobie zasilę. Na szybkości. O! Tu raz dwa i już z wami jestem, już z wami jestem. Słychać i widać, coś tam szumi. Aha, czyli coś szumi. No to dobra, to zaraz czekajcie. Zaraz wyłączymy tam to, to, to na chwilę. O. I tak, dzisiaj nie będzie długiej pogadanki. No chyba że my tutaj Zagadacie na śmierć, <noise> to, to dłużej posiedzimy. Patrzę, 63 osoby. Witam Was serdecznie, wszystkich tutaj oglądających, przed radioodbiornikami. Mm, witam w nowym roku, pierwszy live w 2024 roku. O matko i córko, co tu się dzieje. Ja dzisiaj sobie usiadłem do łeby, bo pracuję już nad tym tematem od dłuższego czasu... No ale nie mogę, nie mogę na razie nic jakby więcej zrobić, ale zaraz wam o tym opowiem. Nie wiem czy wszyscy już widzieli, bo jakiś czas temu, nie wiem, z miesiąc temu chyba dodałem termin weby na właśnie na YouTubach tam w dziale społeczność. Pewnie niektórzy widzieli, niektórzy może nie, ale stwierdziłem, że dzisiaj zrobię takiego live'a. I co tu, Boguś Rambo jest, Celinka, Daniel, Necka, Alex, Roxy. Daniel Kastelik hej ho. No jest tu trochę osób 74 osoby, oj, Kasia Misiowska Motoszreku e, Widzę, widzę znajom, znajome e, Niki Także cieszę się z tego ogromnie Jak macie jakieś pytania To walcie śmiało, postaram się odpisać Jak nie odpowiadam To znaczy, że nie widzę tego, bo tych wiadomości Zazwyczaj przychodzi bardzo dużo jak coś tutaj się opowiada coś się mówi coś się zagląda to po prostu to gdzieś tam przelatuje bokiem mam nadzieję że termin zostaje tak termin jest w tym roku 15 18 sierpień 15 18 sierpień czyli się załapujemy tutaj to święto jest tam 15 jest ruchome więc Tutaj zazwyczaj jest albo drugi, albo trzeci weekend sierpnia. Ta impreza w łebie i w tym roku wypada teraz: przez dwa lata było dru, drugi weekend, a teraz wypadnie trzeci. Więc mamy eee, co tam mamy, więc mamy <grym> długi weekend, bo czwartek będzie wolny, więc będzie myślę, że się działo w czwartek. Standardowo będziemy rozpoczynać w tym roku. E, troszeczkę będę chciał obniżyć, chyba, ceny biletów, e, bo obniżę też, jakby, zespoły. Już nie będzie takich zespołów w stylu nocnego kochanka, bo myślę, że tutaj to nie jest. E, to nie jest cały sens tej imprezy, właśnie coraz lepsze kapele i coraz większe koszty. I, i myślę, że to jest niewłaściwa nie droga, żeby to napędzać się, bo to i dla mnie jest dużo roboty, dużo stresu. No, i trzeba czasami zrobić krok w tył, żeby, żeby się rozwijać, więc myślę, że w tym roku, te, te zespoły jeszcze nie mam pojęcia, jakie będą, i nie będę robił tak jak w zeszłych latach, że opublikowałem jakby imprezę, wydarzenie i były na plakacie wszystkie zespoły. Tego nie będzie, bo wcześniej, jakby chciałem mieć, żeby dograne, tak? A teraz sobie to odpuszczam, będzie na pewno logo. Logo już w zasadzie mam z lotu. Tylko zaraz wam powiem co z tym zlotem. <laughs> Czy w ogóle będzie. <laughs> Bo e, są problemy z terenem. Wiecie, że ten teren, gdzie zawsze jest impreza, został sprzedany deweloperowi. Jest prywatny właściciel. Udało mi się, co prawda, dogadać e, w zeszłym roku imprezę wypożyczyliśmy ten teren już jakby od osoby prywatnej, już nie od miasta, tylko, tylko właśnie od dewelopera. No w tym roku teoretycznie też ma być ten teren wolny, tylko czekam na potwierdzenie takich danych, bo dostałem informację, że owszem, teren będzie, bo tam się budowa, nie wiem jak kojarzycie, taki koło bramy był taki dom zniszczony, taka ruina. I tam w tym domu, ten dom też został sprzedany, został już zburzony, Jakoś na koniec tamtego roku zaorany, więc już tego, tego nie ma. I od tamtej właśnie części będzie ruszyła, ruszy budowa apartamentów. No i teraz jest pytanie: Bo prawdopodobnie te apartamenty będą, jeżeli wystartują, bo tam jeszcze muszą być zgody jakieś środowiskowe, różne urzędy muszą dać zezwolenia. Pan burmistrz twierdzi, że nie zdążą wystartować, no ale, ale deweloper nie wie jeszcze i e, powiedział mi, że prawdopodobnie byłby tutaj zajęty ten teren też, gdzie jest wjazd, gdzie jest brama zlotowa. No, nie uśmiecha mi się że jakby robić innego wjazdu i przemodelowywać tego całego terenu, bo tutaj mamy wszystko jakby ustalone, że tutaj ta pierwsza działka jest y, ta, y, taka y, imprezowo-koncertowa, tak, czyli mamy dużo, dużą halę, gdzie, są, gdzie jest firma cateringowa, gdzie jest piwo, gdzie mamy stoiska z różnymi akcesoriami, z gadżetami, z różnymi pierdółkami i mamy jedną scenę, mamy drugą scenę i tam się wszystko dzieje, no więc tutaj część by była zabrana, nie wiem gdzie miałby być wtedy wjazd, bo tutaj od tej ulicy następnej troszeczkę tak niekomfortowo, nie wiem, no... Co roku powiem wam, że w tej łebie nas zaskakują różne rzeczy. Już jednego roku to mieliśmy głazy zrzucone na połowie tej ciałki, prawie. E, raz mieliśmy jakąś taką wichurę ulewy. Rok temu też ta pogoda nad morzem była e, nieciekawa, ale mimo tego cała masa ludzi przyjechała i, i dobrze się bawiła, i na, akurat nie na czas zlotu e, wypogodziło się i ładnie, ładnie słońko świeciło. <laughs> e. Mieliśmy zmianę terenu już, tak? Bo raz e, kiedyś pierwsze dwa, chyba czy trzy złoty były na. jeszcze tam na, na innej ulicy, tam koło szkoły, tam, gdzie się rozstawiają cyrki i różne inne wesołe miasteczka, ale tamten teren był, po prostu skończyło się miejsce któregoś roku i bo tam chyba jest półtora, półtora albo dwa hektary. E, tutaj mieliśmy prawie 5 hektarów. I też były takie lata, że, że miejsce się skończyło tam 3 lata temu, później e, później już było jakby na spokojnie i, i, i to miejsce było. Ja tam zaraz będę zaglądał na, na czat, e, co tu się dzieje, patrzę, 110 osób, o, witam wszystkich serdecznie. <ścoughs> e, zobaczę, co tutaj piszecie, zobaczę, kto tutaj dołączył. Przypominam, że jak chcecie się mnie coś zapytać, to albo właśnie tym super czatem wysyłać zapytanie albo powtarzać się jak metodą zdartej płyty. Daniel Nęcka, kapele garażowe i nieznane są najlepsze. Myślę też o przeorganizowaniu troszeczkę e, planu planu, czyli bo jest tak. E, ja już przez te lata nie wiem ile to już było, 13 zlotów Tuż przerobiłem chyba wszystkie programy jakie tylko można robić, bo kiedyś od 11 godziny rano grały te kapele ale najczęściej w łebie wszyscy są po prostu na plaży i w tym roku nie wiem, zobaczymy, może faktycznie jakieś damy szansę, że nie wiem, koło 15 żeby zagrał jakiś tam mniej znany zespół a później, a te jakby zespoły tam później nie wiem, koło 17 będzie parada <laughs> dzienna, jedna druga od 18, od 18 może wtedy jakieś konkursy, może jakieś pokazy właśnie ciekawych motocykli i no i później koncerty jakichś już tych powiedzmy lepszych kapel. Też muszę to jakoś rozplanować, bo w tym roku była druga scena country. Za blisko chyba były te sceny, między sobą się zakłócały. Niektórzy chcieli właśnie być na koncertach na dużej scenie, niektórzy chcieli przy country tutaj sobie potańczyć i potuptać. <laughs> Ten Gładek Brothers band dali radę. Ekipa po prostu nie, nie zmordowana. <laughs> Oni często grali w mrągowie i myślę, że teraz tutaj w łebie też bardzo dobry odbiór, więc będę, myślę, że znaczy będę. No już dzwoniłem do nich, żeby klepali termin. <laughs> O, widzę włóczki, poszukiwacz, witam cię serdecznie. A, co tutaj jeszcze, co tutaj coś, czy Zenuk Mar Zenek Martyniuk, nie no, Zenka nie będzie niestety, chociaż może teraz Mugarza <ścoughs> skoczy w dół. Nie no, takich, którego dnia złot ma kipy. Zlot makipy, myślę, że w piątek sobie zrobimy albo w sobotę, albo w sobotę jakoś koło południa, koło 12, koło 13. Jeszcze nie wiem, nie wiem jeszcze dokładnie o której będzie na pewno w programie. Kamil Kwiatek. Konkursy na pewno później, żeby było trochę ludzi. Tak i, i zabrakło mi, powiem wam, rok temu też, że na przykład jak był konkurs, na najlepsze przebranie to nie było podanej godziny w rozpisce i było bardzo dużo ludzi poprzebieranych fajnie. Ale nie było konkretnej godziny i nie wiadomo było, o której Krzysiu Kiba będzie rozwiązanie. Wiadomo, że jedni chcą się napić, którzy chcą się pójść na plażę na koncerty gdzieś tam. I... Myślę, że jeśli chodzi o godziny koncertów, to było ok, jak najbardziej, a Władek zrobił swoje, idealnie wypełnili luki Jarosław Sygnecki. No, widzisz, no to no, teraz będę chciał właśnie zrobić, żeby troszeczkę na pewno te konkurencje były później. Żeby już byli ludzie, wrócili z plaży, czyli gdzieś koncerty zrobimy czy tam tą paradę o 17. Ale no, ale mówię, musimy muszę porozmawiać. Czekam na informacje od gminy. Bo przygotowuję się też do opcji B, że będziemy mieli tą drugą działkę tutaj na wjeździe, znaczy, na, no, za wjazdem do łeby, tak? Czyli za rondem tam, za stacją. Po lewej stronie jest taka duża działka, i tam. Teoretycznie jest proponowane miejsce. E, miałem też propozycje z jakichś różnych innych gmin. No ale na tą chwilę chcę zostać w łebie. E, e, bo objeździłem tam. No jest kilka, kilka jakichś propozycji, ale no. Mówię, no Tyle lat już tutaj z tą łebą się zżyłem i myślę, że na razie nie będziemy się zmieniać. Marcin zwoj wszystkie Ratrody z Polski. O. Nie, no myślę, że dużo będzie osób. Jak tylko będę miał tylko będę miał już umowy, to będę mógł działać. Najpierw muszę mieć umowę, wiadomo, najważniejszą na teren, później kolejne umowy muszę, wiadomo, prąd, warunki przyłącza, bo tutaj też w związku z tym, że na tej działce, do, do, na której cały czas były imprezy, będzie budowane to osiedle, ma być zmiana trafostacji, przeniesienie jej, więc tutaj muszę warunki znowu te prądowe uzyskać czy, czy będziemy mieć te nasze skrzynie w tym miejscu czy w innym, cały czas czekam bo kolega Tomek, nie wiem, kojarzycie Żuka zapiekankę odezwał się, w Wigilię zadzwonił do mnie w <ścoughs> Wigilię zadzwonił, żeby pogadać, no ale jeszcze do mnie nie przyjechał się rozliczyć, więc nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało w latach kolejnych z cateringami na razie jestem otwarty, jakby na propozycje. Tam już kilka film do mnie dzwoniło. W tym temacie, bo widać, że chyba śledzą, śledzą tutaj internety i moje vlogi. Na jednym tam chyba zrobiłem sobie takie jaja i zapaliłem kadzidło, właśnie za kolegę Tomka, żeby się obudził ze snu zimowego. Czekajcie, ja wam chciałem tutaj, bo jak gdzieś. Bym wam pokazał już jakie logo jest może na tym. Ten... Albo wam na razie nie będę pokazywał. Bo gdzieś już miałem tutaj propozycję tego logotypu, no ale żeby ta cała machina ruszyła, to muszę zaczekać na umowy, żeby mieć wszystko dopięte. Kiedyś tak działałem właśnie, że o już od razu wszystko robiłem bez umów, ale później to się <laughs> różnie, dziwnie kończyło i czasami po prostu mm, pracowałem na daremno. Czy jest szansa na agregaty na pole namiotowe? Łukasz Błaszczyk. Nie ma takiej szansy, wiesz, bo my kiedyś żeśmy pozwalali, żeby się przyłączać do, do tych naszych skrzyń, ale później to były takie pajęczyny, ludzie tam... Największym hitem to było, jak gość tam podłączył chyba tak, kuchenkę elektryczną, czajnik, opiekacz, gofrownicę i frytkownicę. Na przewodzie takim tym pomarańczowym. I to, to był dramat. To nie jest jakby takie przystosowane pole. I myślałem też w ogóle, żeby przenieść na jakieś takie pole namiotowe już pole namiotowe, które działa i, i jest cała infrastruktura, ale no to, też jest, to też jest chyba problematyczne, bo po pierwsze nie ma takiego chyba dużego pola, a nawet jak jest, to nie ma znowu miejsca, żeby postawić halę, żeby postawić scenę, bo to też dużo miejsca zajmuje, żeby ta cała impreza się rozłożyła. E, myślę, że na tym miejscu właśnie na wjeździe tam jest fajny, duży teren. Tam można fajnie to... E, fajnie zbudować to całe miasteczko. E, tutaj Celina mówi, że nie ma ani jednego drzewa. No ale no, na toku też nie ma ani jednego drzewa. <laughs> e, ale na tym pierwszym terenie, który mieliśmy też nie było drzew i, e, i fajnie tam były znowu porobione sektory i też była super impreza, więc jakoś tutaj myślę, że to nie jest problem, bardziej się boję o te przyłącza bo muszę posprawdzać, czekam też wysłałem maila do gminy także jak ktoś z gminy mnie ogląda może pan burmistrz, albo pan wiceburmistrz albo jeszcze któreś tam z pań z sekretariatu, to przypominam się że wysłałem maila i czekam na numery działek bo muszę też wystąpić o warunki przyłączenia prądu dla tej nowej działki żeby sprawdzić sobie, czy, czy jest tam taka możliwość My potrzebujemy kilka skrzyń. Bo, no bo ta impreza już się tak rozrosła, że po prostu. No to jest ogromne zapotrzebowanie na prąd. Musimy mieć przyłącze wody, no ale to zazwyczaj z jakiegoś hydrantu ogarniamy. Tak żeby były kontenery. Kontenery, kontenery zasilone. I tutaj też jest znowu prąd potrzebny i to wszystko jest. To wszystko się... No to są koszty po prostu. Tam ktoś, ja ostatnio mówiłem, że faktury za prąd to z 20, między 20 a 30 tysięcy jest za, za taką imprezę. Można powiedzieć tygodniową, tak? Bo my się rozstawiamy już od poniedziałku. Od poniedziałku jeszcze z dwa dni później po imprezie się pakujemy. W tym roku będzie zmiana troszeczkę, bo też nie wiem, bo już chciałbym, chciałbym jak wystartuję, już myślałem, żeby podać też ceny biletów, ale wczoraj czytałem kolejny artykuł, jak to się zmienia, bo teraz tak wyszła znowu podwyżka tej płacy minimalnej i w połowie roku chyba ma jeszcze jedna podwyżka, więc muszę mieć zapewnione umowy ze wszystkimi podwykonawcami, żeby być pewnym z wszystkich kosztów, jakie będę miał, żebym sobie to wszystko wyliczyć, bo, bo takie koszty tej imprezy. Powiem, wam, jak kiedyś miałem swoją scenę z nagłośnieniem i wstawiałem to, albo wynajmowałem, nie wiem, wynajmowałem swoją scenę, jechałem, pamiętam, do Gdańska e, z nagłośnieniem, ze sceną jakiegoś klubowi za 5 tysięcy, ja mówię. I to było w sumie, e, nie wiem, 7 lat temu, tak? I przez te 7 lat, teraz powiedzmy, e, teraz płaciłem 40 tysięcy za scenę, tak? No to się to troszeczkę. E, troszeczkę te koszty się <śmieniły> zmieniły, nie. Tak to wygląda. E, wiadomo, że teraz też ta scena jest większa, no ale, no ale te koszty też są, e, są spore. Dochodzi do tego jeszcze i ogrodzeń, i wszystkiego. E, Sanitariatów te, też są potężne pieniądze, więc muszę mieć to wszystko e, policzone e, na papierku. W tym roku jeszcze mi doszła kara, nie wiem, czy, czy oglądaliście ten odcinek relacje z łeby jak tam opowiadam o różnych rzeczach, bo byłem taki troszeczkę wkurzony, bo ten, ten zeszły rok było tak, nie dość, że się ze mną nie rozliczył, mój właśnie znajomy, były przyjaciel z cateringu, z którym współpracowałem od kilku lat, e, dostałem karę 28 tysięcy od zaiksu. <laughs> e, no i jeszcze pogoda jaka była, taka była. I trzecie, strzeliłem sobie w kolano, że po prostu sam... E, sobie już takie nadałem, że muszę rozkręcać tą imprezę coraz większą, chciałem zrobić ten festiwal. Eee, było antyradio, były kapele, które też potrzebowały, naprawdę, oprócz tego, że trzeba eee, górę kasy zapłacić <laughs> za, w, za występ, to jeszcze trzeba wiadomo, spełnić bardzo dużo różnych jakichś tam zachcianek dziwnych, co mnie po przy jednym zespole po prostu minerwy puściły, co się rzadko zdarza, jak tam. Nie wiem, woda nie była średnio gazowana, tylko gazowana. No i e, No i tak to, więc na pewno te zespoły będą e, będą takie. No nie wiem, będę musiał z nimi chwilę pogadać, <laughs> żeby nie było tak, że tylko jest właśnie kontakt. Nie wiem, przez. E, no dobra, nie będę się już rozpisywał. Nie, nie chcę już mi się tego przypominać, e, co tutaj się daje. Nie można wskreślać przyjaciela przez pryzmat pieniędzy. No pewnie, że DZ nie można, tylko trzeba przyjechać i pogadać, nie? No bo w... e, mówię, nie wiem, kurczę, coś się stało, ukradli mi kasę, nie wiem, e, nie zarobiłem w tym roku, mało ludzi, wydałem dużo na ten, zgubiłem, nie? Cokolwiek, przyjechać, a nie nie odbierać telefonu, po prostu ją unikać, bo to jest, to jest dla mnie mega słaba... Sytuacja, no ale w, jakby mam zrozumienie do takich zachowań, bo kiedyś też nie potrafiłem rozmawiać i wiele spraw, czy tam jakichś tych, yy, sobie odpuszczałem, bo, bo nie potrafiłem prosto w oczy popatrzeć i powiedzieć. Albo przyznać się do błędu, że dałem dupy <laughs> i tak to wygląda. A może wystąpisz o dopłatę od ministra kultury za promowanie polskich kapel. Nie, no na takie rzeczy to raczej nie ma, nie ma szans. Ja czasami, jak miałem jeszcze siłę i, i chęci, to zresztą rok temu tak się udało, że, e, że właśnie na motokrople jakichś sponsorów, nie? Żeby były jakieś gratisy, czy tak właśnie, że koszulki, czy znaczki, czy, czy, czy te naszywki, żeby takie pakiety były darmowe. <laughs> no ale to też trzeba się niestety nabiegać, nalatać. Może znacie jakąś firmę, która by chciała też wejść w sponsoring, bo na tą chwilę jeszcze nie ma na ten rok żadnej firmy, która e, ta, która będzie e, jakoś się udzielała, może jakąś kapelę właśnie opłaciła albo coś w tym stylu. E, 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 bo tak to w większości ja to po prostu ze swojej własnej kasy zakładam i, i czekam pół roku czy więcej na to, czy to mi się zwróci, czy to mi się nie zwróci. <laughs> Jakby już mam tą wiarę w moich zlotowiczów, że przyjadą, bo kiedyś pamiętam był taki sezon, że jeszcze nie robiłem chyba tej przedsprzedaży, albo już robiłem przedsprzedaż biletów, ale w tym środowisku zlotów motocyklowych jest tak, że zazwyczaj przez lata było, że przyjeżdżamy, płacimy na bramie kasę, dostajemy blachę, zapisujemy się i często tych blach później nawet nie było, bo nigdy wiadomo, nie, każdy zrobi, nie wiem, 100, 500 tysięcy blach, i, i, a przyjedzie 5 tysięcy osób. Eee, więc zrobiłem tą przedsprzedaż, żeby było wiadomo, żebym mia miał jakąś pewność, no ale to było, nie wiem, powiedzmy, jak przyjeżdżało tysiąc osób, a 50 kupiło bilety w przedsprzedaży, nie no i. <laughs> No, i tak wtedy było. Była wichura jakaś pod, nad Polską, straszne zawieje, teren zalany, pod sceną teren zalany, dróżki zalane. My tam jakieś balety z sianem zwoziliśmy. No szkoda, że wtedy nie filmów nie robiłem, bo byłoby ciekawie. Chociaż w tym roku, jak odsysaliśmy <grym wody> wodę, odkurzaliśmy trawę z wody, to też było ciekawie. No ale, ale kto nie robi takiej imprezy, kto nie, nie, ma te, nie przeżyje tego stresu przed imprezą, to nie wie, jak, jakie, jakie to są przyjemności organizacji takiej imprezy. I no właśnie, no i wtedy przyjechało dużo ludzi, jakby od tamtego czasu, mówię, kurczę, czy będzie pogoda, czy nie będzie, to wiem, że, że zawsze jakaś tam stała ilość takich stałych zlotowiczów, którzy już przyjeżdżają od lat do Łeby, ewentualnie mieszkają też, bo w, od kilku lat też bardzo dużo ludzi mieszka po prostu po stacjach, po hotelach, po Poza polem namiotowym, i to jest praktycznie no, duże, duża, ilość, duża ilość osób, które tak mieszkają. Słuchajcie, jak ruszy wydarzenie, jak ruszy, jak już będę miał, bo teraz, teraz myślę, że szybko to się tu nie stanie, bo najpierw lecimy na Cypr, za chwilę lecimy znowu do Stanów. Także miesiąc mnie nie będzie w Polsce. Ale jak to wszystko ruszy, jak podpiszę umowy, to na pewno zrobię przed sprzedaż i będą też tańsze bilety, właśnie dla tych osób, które, które wcześniej kupią. Może też jakieś gratisy. Coś tam. O, może, nos mi się ten zatkał aż. Zimno tutaj jest strasznie. Zaraz zobaczymy, co tutaj piszecie. Kamil Kwiatek, będzie dobrze jak zawsze, powoli małymi krokami. Nie, no ja wiem, że ja mówię, jestem człowiekiem <laughs> wiary. Marci na no dużo biletów. No, no i ani, ani jednego jeszcze nie sprzedałem, bo jeszcze nie ma imprezy. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie. Wiem tylko kiedy, bo mam termin, ale musimy całą resztę dograć. Liczę tutaj też na wsparcie, właśnie na zaangażowanie się gminy. Kama się nie dokłada, Kama kurczę tutaj bardzo duży ma wpływ i wkład też w tą imprezę, bez niej to ja już bym dawno to rzucił, powiem wam, bo to jest czasami jest słabo. Za jeden koncert, ja i mój wspólnik pojechaliśmy 50 tysięcy w plecy, ale satysfakcja była. No, no ja miałem też takiego przyjaciela, który mieszkanie musiał sprzedać, zrobił w hali ludowej tutaj imprezę. Koncert kapeli Sodom. No i niestety poleciał. Makipa na pewno będzie. No, nie, no myślę, że w tym roku już było dużo ludzi tutaj z kanału takich oglądających filmy, oglądających vlogi. To jest bardzo miłe. Fajnie. Fajne jest to, że znamy się powiedzmy tutaj z czatu. Znamy się z komentarzy, a później na żywo się okazuje, że, że jak się spotykamy i rozmawiamy, to jakbyśmy się znali, kurczę, kupę lat. To jest, to jest mega fajna sprawa. Co to za dziadostwo, że reklama mi się włączyła? Nie wiem, fan, może nie jest... Chociaż nie, no ty jesteś tym, jesteś subskrybentem i wspierającym. A właśnie, czekajcie, bo ja miałem tutaj włączyć czat tylko dla subskrybentów i zapomniałem. Gdzie tutaj to mamy? Nie, czekajcie, czekajcie, to jest... Zaraz czekaj, za chwileczkę. Dobra. Już to zmieniamy. Ja też powiem wam szczerze, że za... Wkręciłem się bardzo w tego YouTube'a, Dlatego powstaną tutaj kolejne, kolejne serie odcinków, właśnie Budowa Sokoła 1000. I to już mam nadzieję, że niebawem wystartujemy, bo ruszamy tutaj cały czas z tą budową warsztatu. Jest już firma, która zasponsoruje narzędzia. Może też będę z nimi rozmawiał o zlocie, ale najważniejsze dla mnie są teraz te narzędzia, żeby tutaj można było ogarniać Sokoła, ogarniać WLK i ogarniać SHLkę, tą przedwojenną. Ona też będzie się tutaj budowała, i tak w to, w to jestem najbardziej wkręcony. W, odpuściłem trochę sobie sklep, już nie rozwijam sklepu. Nie ma więcej, jakby ten towar jakiś tam dochodzi, ale już nie w takich ilościach. Dochodzą na pewno motocykle, bo będą różne filmy tutaj z motocyklami. Kolejny płynie do mnie. dopłyną do portu już też hammer, więc z tym hamerem coś będzie. No a ta Łeba też już wchodzi. Miałem też ją trochę odpuścić, ale dzisiaj już usiadłem, rozpisałem sobie plan, podzwoniłem gdzieś tam, tylko że na przykład dzisiaj urzędy w Łebie nie pracują, bo są jest wolne wszyscy mają i tak to czasami jest czasami jest ciężko. No, fajnie właśnie tutaj Celinka pisze, że później kontakty po zlocie są utrzymywane. Ostatnio ktoś mi wysłał też zdjęcie, że słuchajcie, na Sylwestrze cała ekipa była w koszulkach z łeby, czekajcie, ja może zaraz tu znajdę. E, wysyłacie też właśnie z różnych miejsc e, zdjęcia, że gdzieś tam e, byliście. Czekajcie, czekajcie. O, zobaczcie jaki sylwester. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Cała ekipa w koszulkach, także super. Magdalena Ostrowska to mi podesłała rozmawiałem z chrześnicą i może radio z Poznania obejmie <laughs> patronatem budowę Sokoła. O proszę, no widzisz, fan CBR, fan tutaj działa. Jutro miałeś przyjechać, ale jutro, słuchaj, jadę na ten, jutro jadę z dzieciakami jako opiekun wycieczki, więc... Hmm, moje pierwsze moto to HL. O, Gosia Eł, mam nadzieję, że będę. <laughs> bukować sobie, Bukować sobie urlopy, terminy, bo na pewno będzie super impreza eee, będą na pewno trzy, e, trzy parady znowu, czyli czwartek e, a właśnie, jeszcze wam nie powiedziałem o tych zmianach, o tych zmianach bo e, powiem wam, że duże koszty też organizacyjne pochłaniało to, że E, moja ekipa przyjeżdża na dwa tygodnie, <laughs> i już wszystko się rozkładało tak, żeby od poniedziałku, żebyście mogli przyjechać i się rozbić. I już wszystko jakby było, tak? Były już sanitariaty, <laughs> była ochrona i takie różne inne rzeczy. E, a teraz e, łysy dopiero przyjedzie jakby w poniedziałek, tak, żeby żeby przeżył, <laughs> e, żeby to przeżył, bo wiadomo, nie robimy się młodsi. I zaraz sobie zobaczę tutaj w kalendarz, jak to wygląda w kalendarzu. A czyli od 12, powiedzmy od 12 sierpnia będziemy ruszać e, z rozstawianiem e, ogrodzeń, e, rozstawianiem e, sanitariatów i brama jako brama, czyli kasa, e, koszulki wszystko wystartuje dopiero w czwartek po południu. Nie wiem czy to będzie 15, czy to będzie 18. E, ale tak to, tak to będzie. Będzie oczywiście można wcześniej przyjechać, żeby nam pomóc tym razem, <noise> bo wtedy będzie co robić, bo jeżeli my przyjeżdżaliśmy tydzień wcześniej, no to już było wszystko jakby prawie powiedzmy w cudzysłowie było ogarnięte, bo to e, pamiętam takie sezony, że przyjeżdżaliśmy i pierwsze co to sześć kegów szło, i dopiero żeśmy rozkładali imprezę. <noise> no ale teraz, przez to, że ja już nie piję te cztery lata. No to jak jestem, to staram się to pilnować, żeby ta praca szła i już nie ma teraz yy, nie ma teraz takich yy, yy, balank, jak kiedyś było. <ścoughs> aknolog. Ja dziś dodałem pierwszy filmik Shorts. O, aknolog. A powiedz mi, jesteś już w Miami? Doleciałeś, czy, czy dopiero będziesz leciał? Yy. Solo. A propos ministra kultury, który da za kultury muzycznej me, MEN, za kształcenie, wychowanie młodzieży, ministerstwo klimatu i środowiska, bo jest dobry klimat. <laughs> Jarosław Syknecki. Będzie można przyjechać dzień wcześniej, czy będę z tego tytułu dodatkowe koszty? E, rok temu były dodatkowe koszty właśnie z tych wszystkich powodów, tak? Że, było, że były kontenery, teraz tego nie będzie i nie będzie dodatkowych kosztów. Czyli możesz sobie przyjechać w poniedziałek, ale rozbijasz się, że tak powiem, prawie na dziko i jak nasza ekipa tam coś nosi, płoty czy coś, to fajnie też wtedy jak e, na przykład im pomożesz, nie? E, bo, bo pewnie to tak to będzie wyglądało. Jak najbardziej można przyjechać, tylko mówię wszystko, czyli woda i reszta będzie dopiero od czwartku. No ale zawsze można się w morzu wykąpać, więc dla mnie to też koszty noclegów, wszystkiego. no To jak się zbiera, to ja rok temu po prostu się załamałem, jak podliczyłem to wszystko, bo chciałem wszystko na, na bogato i, i troszeczkę mnie to przerosło. Bo... Miałem problem później z nocnym kochankiem, bo oni w restauracji nie zjedzą, tu nie zjedzą, tam nie zjedzą, bo ich fani wszyscy rozerwą. Eee, to trzeba było jakiś ekstra nie wiadomo gdzie coś tam załatwiać i eee, nagłośnieniowiec musi jakiś ekstra namiot dla dźwiękowca kupować dzień przed koncertem, <noise> więc już takich stresów po prostu nie chcę. Przez tyle lat naprawdę z takimi fajnymi fa kapelami współpracowałem, że. Że może wrócę właśnie do tych, do, tych, do tych starych zespołów, i takich mniejszych po prostu, bo tutaj cały, cały sens tej, tej imprezy to myślę, że właśnie to jest morze, słońce, plaże zimne piwo, te wszystkie rozmowy, które tam przeprowadzamy, poznajemy się, jeździmy po tej łebie, cały nastrój tej, tego, tego kurortu wakacyjnego, to jest po prostu coś niesamowitego i dlatego jak ktoś przyjedzie do tej łeby, to już zazwyczaj, zazwyczaj zostaje i wraca. Co tam jeszcze? O, Kamila jest. Cześć, Kama. Ja niedługo będę kończył. Jak macie jakieś pytanka, to proszę... Proszę, zadawajcie. No... No, Doktor Misio, petarda, ale to już dwa lata z rzędu grali, więc... Więc na spokojnie, na razie zespołami się nie, nie... Tak jak mówiłem, nie będę na razie zespołów żadnych ogarniał, będę musiał całą, całą imprezę chcę ogarnąć dopiero później. Później będę myślał, kto tam zagra, dlaczego i na pewno chcę iść w stronę country, bo to był super, myślę, że temat. Jak macie jakieś fajne kantrowe kapele, to będzie ten. Bilety z gadżetami, oczywiście, tak. Będą bilety z gadżetami od właśnie, od czwartku, od piątku, od soboty. Będą dwie sceny, będzie na pewno ta scena country dodatkowa. No myślę, że to był fajny, fajny temat. Tylko postawimy ją gdzie indziej. Może ją postawimy tutaj gdzieś na początku, gdzie, gdzie kawiarenka stała, tak żeby było. Żeby się nie, nie zakłócały. Gadżety oczywiście będą, kiedy kupujemy bilety? Dam znać na pewno z biletami, na tą chwilę jeszcze nie ma biletów, bo nie wiem jakie będą koszty, mówię, nie wiem, co roku coraz więcej muszę płacić za, za wszystkie godzinówki, a tych ludzi tam naprawdę bardzo dużo pracuje, więc motoszreku. Myślę, że też jakimś mniej znanym zespołom, no, ale to muszą być też takie zespoły, no nie, nie Szarpi Druty. <laughs> country, na pewno country to jest, to, to jest ten dobry temat, plus tam jakieś takie te rokowe. jakieś taki znane, na pewno też coś będą, jakieś znane nazwy, więc spokojnie, o. Małgorzata Karwat, zawsze możesz sam pośpiewać, widziałem chyba dwa lata temu. I wyszło fajnie. No. z cd lubiłem śpiewać <grym> na scenie. Yy, country jako główną scenę, i ludzie się naprawdę bawią. O, wiesz, no, to to w ogóle by było, jakby była taka mała scena, ale to już. Muszę z nimi pogadać, czy oni by zechcieli po prostu grać na tej większej. No nie wiem, muszę. Michał Longstar. Ale jeszcze jest ten, jeszcze jest taki fajny gość. Yy, country, jak on się nazywa? Droga na Ostrołękę, chyba. O, coś takiego też jest. <laughs> Sławomir Waliński. Marcin dasz radę, bo jak nie ty, to kto? No. <laughs> Miałem kiedyś zapał właśnie robić. A, zapał robić więcej tych imprez. nie wiem, jak ja to dawałem radę, żeby co, co, co tydzień praktycznie zlot był. Johnny trzy palce. No, też w tym roku może, właśnie. Martwa dziwka w bagażniku to jest hit, myślę. <laughs> myślę, dobry. Także będzie się działo. Cztery szmery nie wiem, no kiedyś grali u mnie, ale cztery szmery już też poszli tam półkę wyżej, więc rok temu tam chciałem z nimi rozmawiać to troszkę jakoś się nie dogadaliśmy. No, Johnny to dobry trop, kama. Gilotyna, gilotynu nie znam. Nie, no Dżem. Magda dżem to są takie f, 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 duża, duża kasa. Łącznie z nagłośnieniem to prawie trzeba będzie ze 100 budżetu, więc 100 tysięcy wydać to musiały być bilety po 5 stówek. <noise> Albo lepiej. <kłosy> zajazd Easy Rider, no to z zespołami to spokojnie, mówię. najważniejsze teraz e, jakby muszę ogarnąć naj, mamy tą niewiadomą ten Renu, czyli na tą chwilę nie wiadomo czy będzie to w tym, czy w tamtym miejscu chcę być przygotowany na te dwie opcje i, e, i mieć e, e, która miejscówka bardziej do Ciebie przemawia, to pole za stacją na początku Łeby to jest to pole za Lidlem, tak? Znaczy, za Lidlem w stronę, w stronę miasta. No tam jest jedynie taki problem, ja tu się przyzwyczailiśmy, że są knajpy i że jest blisko do, do plaży. Tam znowu pewnie można by było głośniej i dłużej. Tam też jakby łatwiej się chyba rozstawi to wszystko, ten cały nasz bajzel, który mamy. Ale myślałem tam, że jeżeli faktycznie będzie w tym nowym miejscu, to się dogadać może z jakąś firmą, z meleksami, żeby te meleksy też jeździły gdzieś tam w jakimś dobrym pieniądzu, jakiś do, nie wiem, na plażę właśnie, czy, czy do centrum. Więc zobaczymy, no. Ja jestem, no, chciałbym jeszcze ostatni rok na tym starym terenie, ale czy to się uda? No muszę mieć zapewnioną. To no, czekam też, bo tam przedstawiciel dewelopera ma mi przygotować taką mapkę mniej więcej, do którego miejsca jest planowany ten, ten pierwszy budynek. Pan Witek z Atlantydy. O. Miałem go kiedyś na zlocie we Wrocławiu. On miał taki hit. Mój koń, mój koń nie mieści mi się w dłoń. Przyjechał tu do Wrocka pamiętam w 2003 chyba taki zlot yy, razem z klubem gremium robiłem. Leon Czumiński. Ja będę pierwszy raz, bo Kumpel mi mówi, że to najlepszy zlot. O bardzo mi miło za taką opinię. Różne są, yy, opinie są podzielone, a najwięcej tych słabych opinii weszło, kiedy niestety musiałem podnieść ceny biletów. <laughs> I to tak było między rokiem 221-222. I tutaj w 2, czekajcie, w 2020 chyba jako jedyny też w pandemię zrobiłem zlot. Wtedy to miało działać jako pole, pole, motocyklowe. A później jakoś chyba, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie przed całym zlotem się okazało, że już można było robić koncerty, więc na szybko musiałem tam zorganizować scenę i i kapelę. No i super, super też to wyszło. proszę o łapki, tak, dziękuję właśnie za łapki, dziękuję za udostępnianie tutaj mojego kanału, moich filmów, to też właśnie, właśnie napędza mnie do pracy i za to ślicznie Wam dziękuję polecam też polecam też, jak to się nazywa całą playlistę tutaj i z tamtejgorocznej imprezy, jak kogoś nie było w webie, to z każdego dnia jest relacja, co się działo jak tam to rozkładaliśmy, jak walczyliśmy, później jak się bawiliśmy, jak wyglądają parady. Myślę, że jeżeli ktoś nie był na tym zlocie, to ma szansę zobaczyć taką pełną relację, jak to wygląda, i z zakulis, i, i jako uczestnik, i przejście się po polu namiotowym, i, i na koncertach, i na konkursach. W tym roku bardzo dużo nagrywałem. Starałem się na bieżąco to dodawać. Jakoś w miarę mi się to udało. I, i, I fajnie, bo sam jakbym miał gdzieś jechać na imprezę i bym zobaczył sobie, to mówię: O kurcze, nie? Jak to, nie wiem. Albo samo to, jak już się czeka na wyjazd, mówię: jada już. Właśnie w, wczoraj na vlogu sobie przypomniałem, jak ten mój sezon 2002 tam. Miałem 18 zlotów zaliczonych. Co tydzień jeździłem i pamiętam dokładnie, jak to się czekało, żeby już w piątek spakowane sakwy i dzida po robocie, czy tam po szkole, nie? <kuh> Więc tutaj o, mo możliwość, nie wiem, siedzę sobie w pracy i oglądam co się dzieje, jak już przygotowujemy, jak rozkładamy, no to jest fajna sprawa. I powiem wam, że dużo ludzi też pisze do mnie, że e, wybierają się teraz e, pierwszy raz na imprezę przez to, że oglądali właśnie te relacje, więc, więc myślę, że to jest fajna sprawa. O, Piotruś, dzięki ci za ufundowanie tutaj członkostwa w, e, na kanale. Jak ktoś nie wie, tutaj jest taka możliwość dostępu jeszcze do ukrytych filmów i wspierania właśnie kanału. O, Chris VIP jest. Pozdrawiam cię serdecznie. Co tutaj się jeszcze dzieje? Będą ciężarówki. No oczywiście, że będą. Będą te, co zawsze. Może coś nowego będzie. Ale na pewno będzie ta duża ciężarówka i te dwie duże ciężarówki zazwyczaj przyjeżdżają. I zawsze na paradzie jeździmy, więc więc to myślę, że będzie. Jest dużo ludzi takich, którzy już mają wpisane w, w rozkład roku, że łeba jest. Damian Imiński. Też się z żoną wybieramy pierwszy raz. No to bardzo mi miło, Damianie, fajnie. Fajnie, że będziecie. Motogarderoba, odzież motocyklowa. A czy prezes mógłby zagrać? No myślę, że też, no o, no to jest też pomysł, faktycznie, no bo to on fajnie gra na zawsze na tym, na bazarach. Myślę, że też to można by jakoś tam z, połączyć, nie? Coś można by tam pomyśleć w tym temacie. E, mój pierwszy zlot to był zieleniec Tomasz Łęka, zauważysz. A w tym roku nawet zieleniec się odezwał do mnie, <laughs> ale jakoś tam nie wyszło. Będzie na pewno bystrzyca kłodzka. To jest taka majówka bardziej połączona z dniami miasta. Z wstęp jest bezpłatny, koncerty bezpłatne. Jest wesołe miasteczko. Ja tam właśnie tam ogarniam tutaj tą strefę cateringową i, i taką imprezę imprezę przy tym motocyklową. Szlak mnie trafiał w tamtym roku, jak byłam w pracy, a ty filmiki puszczałeś, Celina. No widzisz, ale miałaś przynajmniej podgląd, nie? A tak to nie wiadomo, co się dzieje, bo często, jak ja nawet się gdzieś wybieram na zlot, to jest tak, że ktoś, jeżeli już informuje, to informuje, informuje, a później nagle zlot się zaczyna i cisza. I nie wiadomo, czy tam ktoś jest, czy ktoś nie ma. Jedynie można do uczestników, jak ktoś znajomy przyjechał. Kamil B, w którym miejscu zlot? No słuchaj, o tym, o tym rozmawiamy teraz, że no prawdopodobnie na starym miejscu, ale muszę czekać na potwierdzenie na 100%, czy nie ruszy w miejscu bramy wjazdowej budowa. Jeżeli tam ruszy, no to czy będziemy szukać jakiegoś wjazdu alternatywnego, czy po prostu przeniesiemy się na tą już działkę, w której będzie pewnie w kolejnych, w kolejnych latach. A kurczaki będą? Myślę, że ekipa kurczaków będzie. No. Motoszleku, dzięki za wsparcie. Już od czterech miesięcy stalowy member będzie bomba w łebie. Chris Vip, ja jestem na pewno. Pa, pa. Witaj Marcin, ja też podjadę na swój pierwszy zlot, tylko jeszcze moto muszę ogarnąć. Jak nie ogarniesz, to też cię zapraszam, bo dużo ludzi przyjeżdża czy tak jak połud stoku rok temu, że przyjeżdżali z pociągiem, bo na przykład albo ktoś miał nie wiem, wypadek i nie mógł dojechać, czy autem, bo mamy też bezpłatne parkingi, będzie też pewnie możliwy wjazd na pole za dodatkową opłatą samochodem. Ale tak jak ja to zawsze powtarzam, liczy się osoba, liczy się tutaj cała impreza, a nie koniecznie tym, czym przyjechałeś, bo, bo czasami po prostu nie ma takiej możliwości, nie? Bo czasami się sprzeda, no a na imprezie no, przecież nie będziesz siedział w domu sam. <grym> parady nocne czy w ciągu dnia? Łukasz, w czwartek parada nocna, 21 piątek i sobota koło godziny 17 będą te parady, ale no to muszę jeszcze z policją wszystko ustalić i uzyskać zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Mam nadzieję, że w prawie się nic nie zmieniło i, i w te wszystkie moje dokumenty, które przygotowywałem, wszystko przejdzie i nie będzie tam trzeba kombinować za dużo. Solo. Ja się dwa lata wybieram, może za trzecim razem się uda. Zapraszam serdecznie. Teraz mam nadzieję, że, że podjedziesz. Ewcia. Mój wybierze się sam, bo z całą rodziną nie da rady Aż taka duża rodzina jest, Ewciu? Aknolog, <laughs> w niedzielę o 23 polskiego czasu ląduje w Miami. Kurczę, ale, ale ci zazdroszczę. Daj koniecznie znać. Daj koniecznie znać i może jakiś napisz do mnie, wymienimy się jakimiś numerami, Whatsappami albo czymś. Bo my w lutym z moją ekipą do Miami też lecimy. Miałem na dwa tygodnie, a się okazało, że prawie na trzy tygodnie. <laughs> Także będzie się działo w tym Miami. Dolot, MotoFamilia też przyjedzie w pełnym składzie, O, Już się boję. Kamila, jeżdżę już któryś rok. Byszczyca Kłocka, Bielawa, Biały Kościół, wychowaliście kilka pokoleń motocyklistów. O, miło, miło to słyszeć, fajnie. O, Kamila, 8 miesięcy wspiera tutaj mój kanał. A już za chwilę będzie 10 lat, jak mnie wspiera. Grzesiu, witam, Makipa, 8 miesięcy stalowy member, super. Bantiro, witam, Gosia, chciałabym, chciała Trzeba, powiem wam, że trzeba korzystać z życia, jeździć, a nie bo a nie mogę, bo coś tam, no i te lata, powiem wam, tak lecą. E, I to czasami, no patrząc się tutaj, właśnie patrzyłem ostatnio, nagrywając ten odcinek, taki noworoczny, mówię, 2002 rok, Ja to się mi się wydaje, że to było. Tak jak kiedyś. O, tutaj miałem spis. 18 imprez, 18 złotów. Takie stare kalendarze sobie czasami poprze, przepatrzeć i później jest to wspominać. A tak to to, tak to to co tam z tego wszystkiego będzie. Oczywiście nie zawsze jest możliwość, ale czasami, często, gęsto sobie sami stwarzamy te ograniczenia w naszej głowie. bo Bajtek będzie przy ptaku zbierał opłaty od parady. <laughs> no też wszystko ciekawie, bo teraz tak zmiana właśnie rządu, ale za chwilę jeszcze wybory samorządowe będą. Też nie wiadomo, co tam w tej łebie będzie. Nasz burmistrz kandyduje. Duża, nie czterosobowa, ale dzieci małe nie wiem, czy dadzą radę. No na samym zlocie z małymi dziećmi to ciężko, nie? Bo jednak jest głośno, dużo dużo alkoholu się leje, więc jak już, to lepiej jakiś pokój i wtedy, wtedy to można w taki sposób ogarnąć, nie? Że tato jedzie na wczasy z rodziną. <laughs> Okej, okay, będę też dawał shortsy Już pierwszego dodałem z poprzedniego wyjazdu. Aknolog, dostajesz zaraz mojego suba. Jak tylko skończę live'a, to zaglądam do ciebie i będę czekał, bo ja jestem wkręcony na Amerykę, na Stany i... Już się jaram cały znowu tym wyjazdem. I jak były, mm, obserwowałem te loty do Miami, tam było około 3000. Później mam taką wyszukiwarkę lotu i tam było 2800. Mówię, no, mówię, muszę kupić, bo w końcu znowu nie kupię albo coś tam. I weszła jakaś promka, słuchajcie, przez na Google Flights Złapałem 2000 biletów. Mówię, kurde, 15 minut i, i, i zakupiłem te bilety. <laughs> Witold Prościński Zakład karny Łeba obowiązkowo Super Łapara <laughs> 15-18 sierpień Wpisuj sobie I cię widzę <laughs> No, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na zlocie. <laughs> nie, no, mnie zloty przez pewien czas wkurzały to, że właśnie, nie wiem, albo było pałowanie przez całą dobę, albo ludzie jeździli, rozjeżdżali, albo już taki klimat jak w Krotoszynie to jest dla mnie za duży hardcore, szczególnie <laughs> od strony organizatora, bo ogarnąć ee, takie tak. rzeczy, co tam się dzieją, to naprawdę trzeba mieć mocną, <laughs> no nie wiem. Nie będę tutaj tego komentował, ale to jest po prostu nie dla mnie. No i też między innymi też tak Bielawa poszła, bo w Bielawie były fajne zloty nad jeziorem, wszystko super. Ale przyjeżdżała tam jedna czy dwie ekipy, które próbowaliśmy, prosiliśmy, że nie będzie więcej zlotów, bo ja później właśnie po jakiś przesłuchaniach, prokuraturach, policjach się szlajam, a ktoś przyjeżdża na imprezę, pobawi się, nachleje się do cięcia ponapierdziela z wydechów, a nie patrzy na to, że za rok już nie ma imprezy I... Oj, przepraszam. Na Dolnym Śląsku, słuchajcie, zobaczcie ile było zlotów i to wszystko, wszystko jakby przepadło. Teraz w tym roku ma być Maniów, więc... Już współczuję organizatorom, bo na pewno tam, tam też jest zawsze pałowanie i pamiętam jak na ostatnim zlocie od nas świętej pamięci Staszek był, gdzieś stał tam po piwo i dostał piachem w twarz, to mu się odechciało. <śmiech> <śmiech> Dlatego no niestety, no tak w webie nie ma nie ma jakiegoś takiego jeżdżenia. Tutaj, w, po terenie, tam, gdzie ludzie siedzą, gdzie piją, gdzie jedzą, bo tam jest impreza tam się trzeba porozmawiać, e, obgadać różne tematy, posłuchać dobrej muzy. E, a na takie pałowanie to zawsze można sobie gdzie, gdzie indziej popałować. Ew, jak będziesz w okolicach Grawicza, zapraszam. No, czasami jestem, czasami jestem. <grywa> Ekipa z Anglii już się szykuje super. No, z Anglii zawsze fajnie, fajnie sporo osób. Dolot, trzymaj się. Ja też zaraz kończę. Ja lecę z Warszawy przez Monachium do Miami, ale nie wiem za ile, bo firma kupiła. O, widzisz. No, a my lecimy z Wrocławia przez Warszawę. A przyniósł ktoś może na zlot po pijaku dinozaura albo morskie stworzenie morskie? No ale w każdym razie No tak się właśnie stało, że ta bielawa też odpadła I ja już też nie miałem siły Po prostu nawet o to jakoś walczyć Bo i mi się dzieciaki pojawiły I no jeżeli się kogoś prosi Tam ileś razy, a ktoś Nie, 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 nie tego nie docenia to, to mnie tak zawsze wkurzało Bo ja też robiłem <laughs> No Lubiłem po prostu te imprezy robić Lubiłem zawsze zloty, lubiłem zbierać znaczki Dlatego zawsze u mnie są fajne znaczki Zawsze przykładam się do tego, żeby jakoś ten znaczek, ta jakaś ta pamiątka, ee, pamiątka z tej imprezy była i, i te gadżety. Zawsze staram się, żeby tych gadżetów było dużo. Stefan, e, witam serdecznie wszystkich. Super, że będzie zlot w łebie. Też się cieszę, Stefan. I to jest fajnie zorganizowane, i to, że po nocy nie ma kręcenia do odcięcia jest cisza. No, w łebie się jakoś to przyjęło. Tam też miałem dużo różnych przeboi. Też musiałem jeździć kilka razy w roku. O, w czwartek teraz mam, właśnie mam przyszły mi dwa wyzwania na przesłuchanie. Też mam, też w związku z łebą jakieś tam sprawy zawsze coś wynika i, i później trzeba niestety chodzić i, i różne rzeczy załatwiać. Także dobra, ja powoli kończę. Będzie na pewno, Będę na pewno tutaj dawał. Jak, jak wrzucam filmy, to tam zawsze w ta druga część vlogowa staram się coś tam Wam opowiadać, co się u mnie dzieje na bieżąco, czy coś załatwiłem, czy coś będzie. Także jak macie wolną chwilę, to zaglądajcie na te moje filmy. Dziękuję ślicznie za zostawienie subskrypcji. Wtedy też na pewno będziecie mieć tą przypominajkę, że, że coś tam weszło nowego. A teraz głównie skupiam się na YouTube'ach i tutaj tak jakby główny przekaz <coughs> kieruję. Eee, no. eee, za chwilę też będzie 30 tysięcy i będziemy ten mały motocykl, taki ten eee, bajka e, będę losował, plus będą jeszcze inne nagrody, bo widzę, że te, te suby lecą, więc myślę, że do końca stycznia e, do końca stycznia będzie 30 tysięcy subskrypcji, więc odpalimy, odpalę jakiś filmik konkursowy. Więc myślę, że warto zostać, udostępnić, polecić znajomym. <grystanie> za to ogromna a dzięki za to duże wsparcie, za te właśnie różne wiadomości pozytywne. <grystanie> Nakręca mnie to właśnie do, do pracy dalej tutaj w tym temacie, żeby tak jak ostatnio Skiba mówił, że Łewa będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. <grystanie> Może się tak uda. Eee, także wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję, że zaglądaliście tutaj na tego live'a. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz w Nowym Roku. Eee, trzymajcie się, do zobaczyska. Jak, jakieś jeszcze są pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się hej. Ja zobaczę tylko, jak to wyłączyć. ho ho. Oho, oho.